To już tylko dni, dzielą nas od Wigilii i Świąt Bożego Narodzenia. Zatem czy to już ten moment, w którym przygotowania wchodzą na ostatnią prostą? Dla wielu tak, bo poszukiwania idealnej choinki czy prezentów lepiej nie odkładać na ostatnią chwilę. Jak wyglądają te ostatnie przygotowania, to postanowiła dziś sprawdzić Karolina Komada. Choć święta już za 3 dni, w centrach handlowych panuje zakupowy szał, a na ulicach każdy się śpieszy. To nie wszyscy poddają się wyłącznie świątecznym trendom. Plany są jednak jasno określone. Za dużo nie zrobiłam, właściwie to jeszcze nic. Także teraz jeszcze sprawy tutaj parkingowe w Katowicach załatwiam. Idę do urzędu się zameldować, jeszcze nic nie zrobiłam specjalnie. Ale sprzątam. Gotować będę w sobotę. Do zrobienia wszystko. Czyli na ostatni moment. Tak, mąż będzie mył okna. A pani gotowanie, prezenty jak? Gotowanie. Jutro idę na kleparz w Krakowie kupić karpia. A chętnych, żeby kupić karpia, jest jeszcze więcej i jak przekonują sprzedawcy, ryby na razie nie brakuje. Co więcej, są tańsze o 2 zł na kilogramie niż w zeszłym roku. Stawy bardzo dobrze obrodziły, także ta cena też jest od tego uzależniona, ile jest między innymi ryby na rynku. Nie? No, w tamtym roku było ryby mniej. Dlatego cena była też większa. Była większa cena paszy, a w tym roku ta cena paszy dużo zmalała. Nie? W tym roku pszenicę można było kupić za 800 zł, także i to też dużo zrobiło w kwestii ceny ryby. Niezależnie od cen na rynku, i tak trzeba zrobić przedświąteczne zakupy. Nie widać żadnego kryzysu, żadnego jakiegoś mniejszego zysku. No, myślę, że każdy ma tam zaplanowane, rozplanowane i ten budżet stara się jakoś zagospodarować jak w każde święta, żeby to jakoś było na stole wszystkiego po trochu. Trzeba po zakupach chodzić, robić różne zakupy. No, troszkę pieniędzy trzeba wydać też na to, ale dobrze, w miarę dobrze się udaje zakupy zrobić. Przygotowanie, prezenty już są zrobione, pierniki upieczone, choinka obstrojona. Miły czas, tak, no, ale żeby wszystko dobrze się udało, wypadło, wszystko dobrze się przygotowało, wszystko było na tip-top zrobione. Zawsze się człowiek stresuje tym, nie? Także chyba jest tak jak zawsze, jak co roku. Stres i niepewność co do tego, jaki efekt końcowy uzyskamy, to normalne zjawiska i mimo, że często w okresie świątecznym staramy się, żeby wszystko było perfekcyjne, to psychologowie radzą, żeby przemyśleć sobie działania i ustalić, co dla nas jest najważniejsze w tym okresie. Wiele zależy od tego, co i z jakiego powodu dla nas w tych świętach jest ważne. Taki ogląd, taka refleksja dotycząca tego, z jakiego powodu dla mnie jest ważne to, żeby, nie wiem, uszka mi bardzo dobrze wyszły, albo żebyśmy przy stole się nie kłócili, albo żeby w ogóle nie spędzać Wigilii samotnie. Eksperci radzą też, aby nie zostawiać wszystkiego na ostatnią chwilę i w miarę możliwości rozkładać sobie zadania i przygotowania do świąt równomiernie.